apartheid w Izraelu? Mocne oskarżenie HRW Human Rights Watch oskarżyło Izrael o prowadzenie polityki apartheidu. Izrael prowadzi wobec Palestyńczyków i swoich arabskich obywateli politykę apartheidu i prześladowania, która stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości, oznajmiła organizacja Human Rights Watch w nowym raporcie opublikowanym we wtorek. Liczący 213 stron raport, przekroczony próg, izraelskie władze i zbrodnia apartheidu i prześladowań, stanowi według HRW prawną analizę działań izraelskich władz pod kątem prawa międzynarodowego i tego, czy spełnia ona definicję zbrodni apartheidu. Raport prezentuje obecną rzeczywistość jednej władzy, izraelskiego rządu, rządzącego na terytorium między Jordanem i Morzem Śródziemnym, zamieszkanym przez dwie grupy o mniej więcej równej wielkości, który metodycznie uprzywilejowuje żydowskich Izraelczyków i represjonuje Palestyńczyków, najmocniej na terytoriach okupowanych, mówi HRW, konkludując, że polityka ta stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości. MSZ Izraela odrzucił te oskarżenia, nazywając je niedorzecznymi i fałszywymi, i oskarżył organizację o antyizraelską agendę.